Simoneczku, cześć i czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w Summer Wild. I idziemy dalej, pewnie będziemy odkrywać, co się stało, że tutaj wszystkich porąbało na tym świecie. Właśnie, a na początku takie jeszcze teorie, bo nie wiadomo, ile my w tej piwnicy leżeliśmy, co prawda. Bo zastanawiam się, czy to był długi okres, czy krótki. Wydaje mi się, że krótki, bo mam taką pomniejszą teorię, że widzicie te rysunki tutaj, co są, tu są jakieś zabawki i tak dalej. Wydaje nam się, i jeszcze ognisko jest przecież, jeszcze się pali, nie? Tak więc wydaje mi się, że tutaj jeszcze dosyć niedawno musiała przechodzić nasza żona z naszym dzieckiem. Stąd te rysunki, tylko że kurczę, to dziecko raczej nie narysowało tego rysunku, bo one było takie malutkie, do kolana mi sięgało. Czy możemy coś tutaj, nie wiem, sprawdzić? Coś ten? Raczej nie. A i były też wcześniej takie rysunki, te kolorowe, co zwracam uwagę, tam, że tam był czerwony, niebieski i takie tam różne rzeczy. Nie, no nic nie możemy tutaj zobaczyć, ani nic z tych rzeczy. Szkoda. Bo szkoda, że też nie ma jakiejś interakcji właśnie z takimi rzeczami, coś tutaj, nie wiem, by tutaj spojrzał na te zabawki, by pomyślał o swoim dziecku, jakieś takie wspomnienie, czy coś tam by było. Fajnie, bo to było. I tak samo z tymi rysunkami, co miałem, te kolorowe, takie niebieskie, czerwone, bo myślałem, że to, te kolory trzeba będzie zapamiętać, coś tam, żeby to będzie jakaś logiczna zagadka. No niby są jakieś tutaj takie małe, logiczne zagadki, tak jak z tą studzienką, to trzeba było pociągnąć wodę. Aczkolwiek myślę, że coś tak trochę jakoś za mało. A druga rzecz, to się zastanawiam. O, tu jest jakiś też niebieski rys. O, to. Ktoś się schował. To chyba nie było nasze dziecko. I to chyba było ten gościu, jakieś inne dziecko, które maluje właśnie te rysunki. Czyli moja teoria trochę tak legła w gruzach. Ale patrzcie, tutaj na przykład są trzy niebieskie, nie? Takie te... czy niebieskie znaki. I żeby to jakoś wykorzystać, że ktoś tu zauważyliśmy to i że to by było, nie wiem, potrzebne, nie wiem, jakiś kurde kod do tej, o, do tej palety czy czegoś tam, nie? A druga rzecz to, tak jak widzieliśmy wcześniej, my jakiś widzieliśmy predatorów, ja ich nazwałem, z takimi czerwonymi oczami i wzorami, ale pamiętacie też, że my tą moc dotknęliśmy gościa, który był taki niebieski, on bo się świecił tak, nie? Jak nasza łapa tutaj. Się zastanawiam teraz, czy oni nie walczą ze sobą, ci niebiescy z tymi czerwonymi na... a okolice Ziemi nie stały się jakimś polem bitwy dla nich i po prostu Ziemia oberwała rykoszetem. Tylko czemu by mieli walczyć właśnie tutaj, nie? O, zwiał ten chłopak. Halo, młody, pożycz spray. Ja chcę zrobić... O! Chyba nie chcielibyśmy tutaj wychodzić. O! Ktoś coś tutaj, coś zniszczył. W ogóle... Słyszę chyba psa mojego. O! Co to jest tu? O! Nie wiem, coś się stało. Halo? Czy ktoś tu... Zastałem kogoś? No i patrzcie, dlaczego na... Kurczę, no tutaj by mógł być też element, żeby zajrzeć do namiotu, tam jakieś by, nie wiem, było jakieś... Znowuż jakieś takie fajne miejsce, nie wiem, ze zdjęciem czy czymś tam, że ktoś się tutaj chował w tym namiocie. A tak jakoś... Idziemy do przodu. Dobra, chodź, pieseł. O, tam biegnie ten chłopak chyba. Ze sprayami. Graficiarz. Chodź tu. Damy ci mandat. Pomalowałeś jaskinie. Na różne kolory. O, tu zaraz coś zobaczymy na pewno na tym wzgórzu. No nareszcie jakiś pewnie ładny widoczek będzie. Na rozróbę, która się stała na ziemi. A tutaj co mamy w ogóle? Nic. Dobra, zobaczmy w takim razie. Patrz, pieseł, co się stało z naszym światem. Tam jest jakaś piramida w ogóle. W ogóle te szpikulce jakieś wystają z nieba?
Czyli one wszystkie się jakby nie rozbiły na naszej ziemi, tylko wystają. Jakaś obca cywilizacja, tylko... O, możemy sobie usiąść. Ależ wygodnie. Co tam pisał? Patrz, umiem świecić. A ty dostałeś jakieś moce, pisał? Reksio? Nie. Nie, to nie. Odpoczęto. O, dostałem achievement. To prawda, wy ich nie widzicie, bo to są te achievementy, które wyskakują w Game Passie. No dobra, to co, schodzimy... Hej, ej, Reksio, do nogi. Szukamy żonki. O. I co dalej? Może dogonimy tego chłopaka. Tak, wąchaj. Bierz go. No, to jakaś będzie stacja benzynowa? Czy coś? Tak strzelam, że stacja benzynowa, ale to jest jakiś... Autostrada chyba. A może jakiegoś samochodem byśmy pojechali? Nasz został rozpierdzielony, ale... No to by było raczej trudno. Chyba. A jakbym teraz... Patrzcie. Tutaj są światełka, nie? Jakbym wykorzystał jakieś światła. O. Na przykład. Nie można. No, też taki... Wiemy, że manipulujemy światłem, żeby robić jakieś dziwne rzeczy, a na przykład tutaj już nie możemy tego zrobić, nie? Dobra. Opie, ty weź... O. Czy ty możesz, czy nie możesz? A. Dobra. Syk. Tak. Właśnie... Chłopie... Właśnie... Właśnie, żeś obudził predatora, tam wyglądał z napisu. Czy mógłbym tutaj coś faktycznie zrobić? Pewnie tutaj trzeba będzie otworzyć i przejść. Tak. Ja chciałbym jakimś światłem zmanipulować. Jakiś magic zrobić. O, a może, wezwiemy karetkę, policję. Halo? Policja? Proszę przyjechać na autostradę. Jest tutaj kraksa. Dobra, Reksio mówi, że tam trzeba iść. Co to za obóz? No, z takiego wysokiego, jak skoczyliśmy, to raczej to nie jest realne, żeby tak po prostu sobie... Ale dobra, nie czepiajmy się. Nie czepiajmy się tam szczegółów, nie? Chodź, Reksio. Idziemy dalej. Czemu ten Reksio się nie chce zamieść? No, my skoczyliśmy, a pies nie skoczy? No, to jest już taka... Trochę... Science fiction. O, a co to tam się świeci? Idziemy. Czekajcie, tu jest chłopak jakiś. Czekajcie, bo tu się coś świeci. O. Czy byśmy mogli coś zrobić? Czy uwolniliśmy na pewno kolegę? Ale tu się, tu w tym namiocie widziałem, że ktoś się świecił. Oczywiście nie możemy nic zrobić z namiotem, bo przecież po co? Kurczę, wiecie co? Fajnie wygląda ta gra. Fajny ma klimacik nawet, bym powiedział, tylko taki czuję w niej niewykorzystany potencjał, szczerze powiedziawszy. O! Zatwardzenie. Dobra. Dobra, załatwiliśmy swoje potrzeby. Chodź, kulko. Za mną. Let's go. Nie wiem, czy tutaj coś możemy zrobić z tym samochodem, pewnie nie. Jakiś taki, kurczę, naprawdę czuję jakiś taki niewykorzystany potencjał tego świata. I możliwości, jakie byś można było po prostu tutaj
Czekaj! Czekaj! Aha. Okej. Okay. Rozumiem. Nie mam tam mi chodzić. Dobra. Czekamy. O, scena. Może byśmy mogli. Oho. Dobra, już wiem. Albo nie wiem. Albo trzeba by było po prostu przejść naokoło, żeby rozwinąć? Nie. Czy coś tu jeszcze byśmy mogli coś rozpierdzielić? Czy... A! Dobra, czekajcie, patrzcie na to. Ja tam próbowałem przejść, a tutaj proszę bardzo. O, i patrzcie, teraz jak przejdę naokoło, to odwinę ten kabel, żeby on nie zahaczał o tą scenę. O, i ta, o, to mi się podoba, taka zagadka, taka niby prosta, ale coś fajnego, nie? I... Trochę właśnie za mało takich zagadek jest w tej grze, moim zdaniem. A, dobra, czekajcie, tutaj coś jeszcze. Dobra. I co? Tu mam zrobić przejście komuś? Ja nie tyle muszę zrobić przejście, co sobie zrobić przejście, żeby... tylko ja nie mam tyle siły, żeby to zrobić. Czy ja tutaj coś tutaj jeszcze mam? Nie. Trzymamy, ale czy mamy coś tutaj? Może tu coś jeszcze znajdziemy? Tu coś też jest zablokowane, ale tutaj nie dosięgniemy znowuż tym dzyndlem, nie? A nie, dobra, dosięgniemy troszkę przynajmniej. O, a może tutaj? Nie. Raczej nam się... O, czekajcie. Bo tutaj to my raczej nie... A nie, czekajcie, bo może... Może dosięgniemy? Tak średnio. Gdzie tam specjalnie są te beczki, żebyśmy nie dosięgli tutaj. Tylko, że... Ja nie mam siły, żeby to... Aż... rozpitolić. Może jeszcze coś tutaj muszę użyć. Nie, no tutaj raczej wątpię.
O, czekaj, mogę użyć gitary? Albo mikrofonu? Ne. Nope, that's wrong. A co by było, jakbyśmy użyli to jeszcze tutaj na tym skrawku, co tutaj jest? U góry. O, nie. A jakbym jakoś tutaj przeszedł? Nie, tylko się tutaj można przejść. No dobra, na pewno musimy to zrobić, tylko że... A, dobra. Trzeba było to po prostu jakoś w dół przekręcić, jakoś tak bardzo nie bez intuicji. Trzeba było po prostu w dół wajchę przełożyć, żeby to spadło na dół. A ja to próbowałem, wiadomo, zrobić albo na prawo, albo na lewo, jakoś pociągnąć, żeby to przechylić. Nieważne. Zrobione, zrobione. Przechodzimy dalej. O, drabina jakaś, dobra. Gdzie jest Reksio w ogóle? Nie wiem, czy to Reksio nam do nas jeszcze wróci? Czy on tam został na tej autostradzie? Oho. Chyba potrzebujemy coś podłączyć tutaj. O. A, dobra, czekajcie, może tutaj. O. Dobra. Mamy to. Łatwo. Co tu się dzieje? Dlaczego tutaj takie... O-o. Ja mogę wskoczyć tam do wody? Mogę. A, patrzcie, tutaj jest taki cień. Możemy tym cieniem iść. O, tu predator idzie. Znowuż. Ten predator nas ciągle obserwuje, nie? O-o. Ej, chwila, ale tu jest coś, co ja potrzebuję chyba. O nie! O nie! Ciągło mnie. No dobrze. Jak ja mam to... Aha, dobra, rozumiem. Idziemy do kibla, szybko. Zrobimy sobie kupę. Żeby nie było. No. Jest spoko. Nikt nam nie przeszkadzał. Może tu trzeba będzie się też schować? Chyba nie. Oh no. Chyba... Ten płomień kogoś znalazł i zaciukał. Czy można otworzyć te... O, tutaj... No i patrzcie, znowu taki niewykorzystany potencjał, bo można by było zrobić tutaj... Że można by otworzyć te... tiry, tak? Przyczepy tutaj z tyłu. I tam, no, jakoś takie ciekawostki by można było dać, jakąś... Cokolwiek, nie? A tak jakoś... No nie wiem, jakoś jestem, kurczę... O, mogę czemuś tutaj sobie otworzyć, kibel. A tutaj widzę, że jeszcze możemy też uwolnić chyba kulkę. Zróbmy to. Chodź. Czekajcie, możemy tu wejść jeszcze też. Co tam? Kulka. I co, tylko tyle? Chodź, kulka. A to jest takie chyba dodatkowe uwolnienie tej kulki, nie? Chodź. Ja nie wiem, mam wrażenie, że te kulki to są od tych niebieskich ziomeczków. I one też nam jakby pomagają, bo my mamy tą moc, nie? No i kolejna rzecz, nie? Bo można by tu wejść, nie wiem, nawet jakąś kuchnię zrobić.
że sobie usiądziemy, że sobie burgera wpierdzielimy, a nie wykorzystamy. Czemu ta kulka poszła tam? Czekajcie, bo ja jestem ciekawy. Troszkę też słabo, że nie można biegać. Ta kulka gdzieś mi nam pokazała tutaj przejście. Chodź. Chcę zobaczyć. A, ta kulka po prostu poszła sobie tutaj. Z niewiadomych przyczyn. Może też jest głodna. Chciała burgera sobie zjeść. Biegać też nie można. Ta, kolejny minus. To? O-o. Coś do mnie strzeliło. No. Patrzcie gdzie indziej. Dobra. Dzięki. A to już coś innego. Jakieś czerwone światło, nie? Nie te. O-o. A, czekajcie. Jakbym tutaj poszedł na scenę. Ej, czekajcie, bo tutaj coś jest. Tu coś trzeba podłączyć gdzieś. A! Ja już to zrobiłem, dobra. Patrzcie, te osłony. Spuściłem. Żaluzje. Dobra. Chodź, idziemy. Hihi. Nara. Dobra, tu śmietniki. Dobra, idziemy szybko. Śmietnik, cyk. Idziemy dalej. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Czy to niemożliwe, żeby to... musieliśmy być naprawdę długo pozbawieni świadomości, życia. Ej, ej, hej. Ziomek. Chyba gościu się upił i zasnął na stole. No trudno się mówi. A tu jakieś w ogóle palmy, ale ładnie. Jemy. No. Chyba nie przejdziemy tak po prostu sobie. Czyli tu coś musimy wykombinować. Podejrzewam, że... A, dobra. Cyk. O. Czy ja to mogę jakoś do góry wejść tam? Czy ja coś tu jeszcze mogę zrobić? Nie wiem, czy tego ziomeczka mogę obudzić? Nie. Raczej nie. Znowu pewnie coś prostego będzie, co nie będę wiedział. Ja chyba wiem co. Patrzcie, jakbyśmy to przeciągnęli z tej strony, to by dłuższy kabel był. Albo nie. A jakbyśmy to urwali? O, czekajcie. Haha! Łatwo! Trzeba było po prostu wykorzystać palmę do tego, żeby u góry poświecić. Nie, a to podobało mi się. Taka też logiczna zagadka. Czyli ja mam taką, z tą grę taką love-hate przygodę. Bo niektóre elementy mi się bardzo podobają, a niektóre... Sobie tak patrzę i... Ne, mogłoby być tutaj lepiej. Dobra, czy my możemy to... Chyba nie.
Podejrzewam, że coś jeszcze musimy u góry naprawić. A, tutaj, generator. Dobrze. Coś się tutaj uruchomi. Aha. No tak. A co to jest tam w ogóle? To jest jakiś... Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jakiś kurde UFO? Jaki statek kosmiczny tam był? Czy co? Się czuję teraz tutaj jak w Gwiezdnych Wojnach. Dobra, chodź. Tylko nie spadnij. Powiedziałem, nie spadnij. I tak czasami on biegnie, a też czasami on idzie jak jakiś kurde zmęczony chłop. Nie wiem, czy ja mam iść teraz. O, ktoś tutaj ten. O, kulki, cześć. A może tutaj? Siema. Chodźcie. Nie, nie chcecie iść ze mną? Kule, kule mocy. Co to właśnie tutaj jest, nie? Jakiś statek? Nie, to jest jakaś... A nie, to jest jakaś scena z perkusją. Okej. Okej. A czy ja bym mógł to... jakoś tutaj... ściągnąć? A bardzo chętnie bym to wykorzystał, podłączył. A, dobra. Okej. Tylko nie wiem jeszcze... Być może te kulki trzeba jakoś skusić. Koleżanki. A może po prostu iść dalej? Kulki mocy! Czy jesteście ze mną? Idziecie? Czy nie? Gdzie one są? Czemu one z powrotem w kiblu są? Chodźcie. Koleżanki. Chodźcie. No cię. No czemu nie chcecie iść? Tu nic nie ma. O tu. Chodźcie. Chodźcie. Ja was zapraszam na imprezę pod scenę. Ej, a może one... Trzeba im zamknąć ten kibel. No nie, one poszły z powrotem do tego kibla. Nie ma. Nie wiem, czy ja muszę te kulki jakoś skusić. Ale nie wiem jak. Nie, tego nie mogę. Nie, nie rozumiem. Nie wiem, nie, nie rozumiem nic. Czy ja bym mógł wykorzystać to coś? To znaczy... Nie no, ja muszę tutaj podłączyć ten kabel, tylko ja nie wiem jeszcze jak ten kabel... sięgnąć. Może tak, o. Może tu? Może z innej strony mogę gdzieś tutaj wejść? Jakoś ten, pociągnąć coś? Nie wiem, ten kabel na przykład? Nie. Tutaj może jakoś?
Nie. Interesting. Tam coś? Nie. No dobra, mamy tutaj jakiś sprzęt, który by fajnie było wykorzystać. Znaczy, jego trzeba by było na pewno podłączyć. Tak? Ale teraz pytanie, jak ja mogę się po ten kabel dostać? Czy ja mogę wejść jakoś na tą scenę? Którędy? Tu coś jakoś? O, o, o. Może tędy? Tu jakoś było, o właśnie. Tam jest jakieś przejście z tamtej strony. A to mogę iść, nie wiem, tędy gdzieś tutaj? Właśnie problem jest w tym, że nie mogę tam wejść. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tutaj może jakoś... Nope. Jak to wyłączę? To włącza tylko to, tylko tego nie mogę kabla teraz zabrać. Dobra. Nie mam zielonego pojęcia, co mam zrobić. To jest taki problem, jak nie wiem, czy kiedykolwiek oglądaliście jeszcze na moim kanale, grałem w taką grę Plain Effect. Tylko tam granice absurdu były jeszcze bardziej, że trzeba było po prostu klikać, co popadnie, żeby zgadnąć, co trzeba zrobić. No tutaj jest to trochę chyba jeszcze trochę lepiej, bo jednak bądź co bądź trochę logizmu jest w tych. Nie wiem, co ja mogę coś z tobą zrobić? Tu ten się świeci na niebiesko. Co tam? Czy ja mogę tu coś wejść? Coś? Jakoś? Tu coś? No nie za bardzo. No chyba z jaja robią. No ja kompletnie... A może mogę wejść do tego namiotu? Nie. No tu mogę tylko się zamknąć. Może czekajcie, może trzeba coś. Halo. No tak. Może trzeba jakoś je striggerować, że patrzcie, o. Nie ma mnie? Jestem. Nie ma mnie? Jestem. Voila. Co wy na to? This is kind of magic. Chodźcie. A idźcie się fakać. Zdenerwowały mnie. O Jezu. Dobra, tym zielonym światłem też mogę... O nie, nie... A nie pomyślałem o tym naprawdę. Co, i teraz tym mogę świecić? O. O! Łatwo. Dobra, kurczę, to było... Znaczy, no niby fajne, aczkolwiek...
takie by było, że zielonym światłem też mogę świecić. No, możemy najwidoczniej każdego rodzaju światłem świecić jak chcemy. Czy mogę zagrać na tej perkusji? Nie. Coś zaśpiewać? Nie. Ale tu coś możemy zrobić. Nie wiem co jeszcze. O. Tam coś otworzyliśmy. A tutaj coś się świeci? Nie. Ale tu coś jeszcze. Na pewno. Tu chyba coś trzeba będzie podłączyć. Coś mi się wydaje. Sprawdźmy, co jest w środku. Ta, tu jest jakiś kabel. Ogólnie rzecz biorąc. Po pierwsze to... Ja mogę tu coś włączyć? Mogę. Nie, nie mogę. Dobra. Podłączmy. W takim razie aparaturę. Cyk. Cyk, cyk. Nie wiem, czy ja tu coś... O! O! Winda! To jest winda! Dobrze. Czy my właśnie użyjemy latającego spotka, sztucznego latającego spotka przeciwko prawdziwym spotkom? O. Czekaj. To trzeba przemyśleć. Czy... Nie. Czy na pewno chcemy to zrobić? Okej. Okay. Widzę, że teraz tak. Chyba będę musiał wykorzystać ten kabel do podłączenia sobie tutaj. Ta. I co, i my będziemy tym latać sobie? Okej. Okay. Można? A czy ja mogę jeszcze to zamknąć? Aha, dobra. My po prostu robimy sobie frufru. Ale to chyba się przebijemy tutaj właśnie przez to, nie? Właśnie. O! Nawet nam się kabina zamknęła. Można powiedzieć, że lecę spotkiem kosmicznym. I zaraz się pewnie odłączy. O-o! To nie było przyjemne, to co tam próbowało mnie... Zaraz się odłączy. O nie! Uciekamy! Coś nas goni! Nie podoba mi się to, co nas goni. O-o! To jest jakiś predator. Nie. Predator to nas uratował właśnie, ten czerwony. Tam był jakiś robot, który nas chciał... właśnie, czy my mamy iść tu, czy... Bardziej chyba tutaj, do kanalizacji. No tak, jak szczury. O, pomóż, predator. Siema. Pomożesz? Czy sam to zrobisz? No, dzięki. Nara. Czy ty idziesz ze mną? Kto to jest? Koleżko. Opowiedz mi swoją historię. Jak się tu znalazłeś? I dlaczego pomagasz mi? No, dawaj, ty jesteś silniejszy. No, no. Czy to, co masz na plecach, to jakaś bazuka kosmiczna? Dzięki.
Dobra, ho! Dajesz. Ja mogę tam gdzieś iść tam, w tą stronę? Nie. To jest człowiek. Chodź. Pomóż. I porozmawiajmy chwilę. Kim jesteś? Skąd? I dlaczego? I tu będzie zaraz boom. Tak powiedziałem. Strasznie przewidywalne to było. Dobra, pozbyłem się kolegi przynajmniej. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dobra. Ale poszukać kolegi, Reksia, żony i dziecka spróbujemy w kolejnym odcinku tymczasem. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję, jeśli jeszcze nie macie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Noo. Kaszelek.